Siemanko, z tej strony B123, witam was w bonusowym odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers. Odcinek nagrywam na prośbę Overlorda, którego serdecznie pozdrawiam, który jest chyba najwierniejszym widzem razem z panem Tomaszem, z Tomkiem z kanału Pan Tomasz. Jeżeli chodzi o serię z Kingdoma, czy to z jedynki, czy to z Frontiersa, czy to z Orginsa, także pozdrawiam obu panów w sumie. No ale pomysłodawcą jest Overlord. Myślę, że będą dwa odcinki bonusowe. W tym sobie pociśniemy na poziomie średnim, może i jedną i drugą, może jeden i drugi survival. Natomiast w kolejnym odcinku również na prośbę Overlorda spróbujemy pocisnąć to na weteranie i porównamy sobie, jak to wyjdzie. Dawno nie grałem w Kingdoma, myślałem, że w momencie nagrania tego odcinka, który teraz wam pokazuję, będę miał wymaksowanego Kingdoma, tak jak jedynkę, ale jakoś tam nie udało wszystkie poziomy poprawić i też na poprawy wszystkich nie było chęci zbytnio, bo niektórych poziomów też mi się po raz któryś nie chciało grać, po prostu jak na nie patrzyłem, to tak. No ale obietnicy dotrzymałem, będą 2-3 odcinki bonusowe z survival. Mamy Brooksę, co tu będzie szło? Dune Rider, już nawet nie pamiętam, co to za przeciwnicy są w tej grze. Myślę, że tak, my 2-3 przejścia, tak? To baraki się przydadzą na pewno. Abyśmy tak zrobili może coś. Na pewno trzeba zacząć umacnianie od dołu. Dobra, zróbmy to tak, może to coś. Jak to się, tak to się... A, dobra, to na nich by była magia lepsza. No dobra, już popełniłem błąd. Mówi się trudno, dawać tam Brooksę. Pierwsze możemy zagrać taką rundę rozgrzewkową też. Bez spiny. No dobra, mała liczba ich była. Także na luziku, tu są dwie wieżyczki, tu jeszcze drugą potem postawimy. Myślę, że sama Brooksa tutaj sporo zdziała. A teraz tam zainwestujemy w magów. O kurde, tu są. Te psy czy hieny, czy co to jest? No trochę głupio zużyłem, ale żeby po prostu chodziło o powstrzymanie. Dobra, coś tam tych punktów trzeba nabić. O nie. Szybko. O, świetnie ich rozwaliła. Jakiś może artylerię w sumie. Tak patrząc na to, ile idzie takich słabych przeciwników. Dobra, tu jeszcze dam dodatkowo tych. Znaczy z drugiej strony taki odcinek może być długi, to... Może ja niepotrzebnie mówiłem, ile chcę zrobić tych odcinków, bo może ich wyjść jeszcze więcej, a to dla was lepiej, no. Jak ktoś tak bardzo lubi tą serię i tą grę, no to... będzie się tylko cieszył. Dobra, dajmy kolejnych magów. Niech oni tam sobie cisną. Myślę, że pierwsza gra może wyjść słabo, ale w sumie trzeba być dobrej myśli, to może też tak nie mówmy. Dobra, magowie są tu jednak zdecydowanie lepsi. Może w ogóle usunę tych łuczników? W sumie nie wiem. Jednak magowie sobie radzą bardzo dobrze. Jeszcze sobie Brooksę przesunę tutaj. A, dawać kolejną rundę. Się będziemy ograniczać. Dobra. Nie. O nie, ktoś przeszedł. No dobra, trudno. Ale to na razie pierwszy. 10. fala. No, tak wytrzymać, nie wiem w sumie, ile wytrzymałem w podstawce. W podstawce to tak... O kurde! Chciałem powiedzieć, ale Sfinks.
Ale to jest chyba, to jest Anubis z mitologii egipskiej. Kurde, panie, walka ze Sfinksem. Nie no, nie jest to Sfinks. Ale nie wiem dlaczego tak myślałem, że Sfinks zamiast Anubis. Ulepszmy tą wieżyczkę. No ładnie tutaj cisną. Kurde. Tam Brooksa wysłać? No nie wiem. Mamy w ogóle... Aha, możemy sobie serduszek dodać. Oj, oj, oj. Dobra, dawać tam Brooksa. Dobra, tu trzeba maga postawić. To jest taki mini boss. Tak samo jak w podstawce Kingdoma, znaczy w sensie post... Jejku, co ja mówię? W sensie no w tej pierwszej części, tak samo jak w pierwszej części właśnie mieliśmy tych takich dużych. Tam chyba byli duży Jorkowie czy coś takiego. To tak samo tutaj mamy tych Anubisów. Na tej samej właściwie zasadzie. No dobra, teraz będę wiedział, jak rozstawić te wieżyczki. Dobra, lecimy. Prawie bym nacisnął restart. To by było najgorsze. Dobra, ulepszmy sobie też tych żołnierzy. Bo to oni są pod też jedną z podstaw osiągnięcia sukcesu. Brooksy musimy wysłać tutaj do pomocy. O, ta Brooks jest naprawdę super. Dobra. Problem z tym survivalu na sam koniec polegał na tym, że tych wrogów było już tak dużo, że ja po prostu nie ogarniałem, jak oni przechodzą i dlatego chyba przegrywałem. Dobra, tu ulepszymy. No, coś tam ekspimy, coś tam ich kasujemy. Okej. Szybko Brooksa tam dawaj. Żeby... Każde serduszko nas w tym trybie jest cenne. Także nie możemy sobie pozwolić na stratę jakiegokolwiek najlepiej. No dobra, 17 fal, coś tam robię. Tu może usunę po prostu. Kurde, ja chcę to usunąć. I tu postawić. Ale dawaj szybko tam Brooksę. O nie! No i właśnie, zrobiło się ich dużo. Tu ich trzeba powstrzymać. O nie, i przeszli tacy, co nie mają prawie HP. Gdzie tu ratować? Kurde, czemu tu się zlagowało? No i... Akurat nie miało się kiedy zlagować. Albo po prostu nie wiem, co to się zrobiło, ale nie mogłem w ogóle Brooksy przemieścić. Dobra. Przynajmniej do 20 fali by było fajnie dojść. Ale może być ciężko. O nie, tam stracę 2 punkty HP. Tu się skumulowali szybko. Dobra. Jest przynajmniej 20 fala i 50 tysięcy punktów. Dobra.
Coś tam osiągnąłem. To trzeba to poulepszać. I w ogóle tych wieżyczek za mało mam, a to pewnie też o to chodzi. O, idzie drugi ten. Co 10 rund chyba jest ten miniboss. Ostatnie serduszko. Oho. Dobra. I jeszcze coś tam ekspie. Dawać tu bruksę. O nie. Szybko. Czemu? Dobra. Jakimś cudem się udało. Ale to naprawdę jakieś takie ścinki są. A mi się tylko po prostu tak wydawało. Może to bardziej ulepszyć. Oho, nie, nie. No dobra, 23 fale, 60, prawie 70 tysięcy. Przetestujmy tą drugą mapę. Tu już jakikolwiek wynik osiągnęliśmy. 11 minut, to w sumie szybkie to jest. A porównajmy sobie z tym. Tu są, widzę, ci kosmici. Nie pamiętam, na co oni byli. Pająki, no to pająki są wrażliwe na strzałki, ale źle. Też mamy trzy przejścia, tak. Na początku będą na pewno nam potrzebne baraksy. A później to strzałki. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy sami łucznicy tu nie będą dobrym rozwiązaniem. Patrzcie, to mam jakoś więcej kasy. I mogę się... No i całą mapę prawie zająłem. Mogłem się zupełnie lepiej, o wiele lepiej ustawić na tej mapie niż... na tamtych, szczerze mówiąc. Ciekawe, jak nam pójdzie w porównaniu do tamtej mapy. No, mapa mapie nierówna, więc może też nie ma co porównywać, ale jednak. Dobra, te pająki powinny paść łatwo. No, idą te gałgany. Nie no, ta brukca to tak robi robotę. Lepszamy najpierw te wieżyczki najbliżej przejścia. Zabezpieczamy przejście. Cały czas sukcesywnie ulepszamy wieżyczki. To jest podstawa. I zaczynamy rozbudowę od tego miejsca, którego bronimy. Dobra. Okej. Siódma fala. No tutaj dość dobre tempo i dość dobre ekspienie sobie ustawiliśmy. Elegancko, dobra. Tu poulepszajmy, tu zaraz ulepszymy też. Ciekawe, co na tej mapie będzie jako ten taki specjalny przeciwnik, co 10 fal w sumie. Tu sobie ulepszymy i jeszcze zostało 4 wieżyczki do ulepszenia, z czego większość na dole. Dobra. Na razie nawet nie musiałem użyć ani razu tego, jak to się nazywa, meteorów. Także spoks. Tu ulepszamy. Dobra, dawać kolejną rundę. Tu ulepszamy. Aha, widzę jakiś taki po prostu duży kosmita. Dobra, wyślijmy tam bruksy na starcie z nimi. Zobaczmy, co potrafi chłop. Albo i nie chłop.
A, dobra, nie jest taki potężny. Może nawet na tej będzie lepszy wynik niż na... O nie! Dobra, udało. Wycofaj się, Brooks, bo jesteś zbyt cenna, by tak łatwo zginąć. Teraz ulepszamy te. Tu mamy jakieś tą królową. A, idą te malutkie. Co się przyczepiają do twarzy żołnierzom. I zamieniają je w potwory. I takie... No, tutaj są... Takie plugawe stwory różne, co się rozmnażają. Dobra. O, i stąd będzie coś szło teraz. Dobra, tu damy. No już nawet nie pamiętam, który jest to odcinek, ale z Frontiers to już chyba jest nawet coś około 20, 19 chyba to będzie odcinek. Bo jak kończyliśmy fabułę, to był 18 chyba, jak dobrze pamiętam, jak się nie mylę. Nie no, trzeba wrócić tutaj z aktywnością i z filmami na kanał, bo zrobiły mi się zaległości, ja mam 3 serie w sumie licząc tą. Bo tu trzeba Frontiersa dograć do końca, te bonusowe odcinki, dokończyć Originsa, dodatkowe plansze i później też zrobić survivale. No, oprócz tego jeszcze dokończyć Angry Birds Space. Także trochę tego mamy. Troszkę tego jest. Jakiś ryk, o kurde. A, bo to wzmacnia tych kosmitów ta i królowa, królowa matka. Zboostowała ich tam, dobra. Ale no nie, no ładnie idzie. Może ta po prostu ta plansza jest łatwiejsza, albo lepiej się przygotowałem na nią. No a tamtej poprzedniej to magów trzeba rozstawić. To jest klucz do sukcesu. Jeszcze tak około... Myślę, że te dwie plansze zagramy. W kolejnym to może spróbuję najpierw na tym samym poziomie poprawić tamten poprzedni poziom, a później zagramy na weteranie. Tak może zrobimy tak. Nie chcę, żeby też odcinek trwał nie wiadomo ile, tak z 25 minut ten damy. O, pierwsza jakaś taka fala, co sprawiła więcej problemów. Dobra, bo się wydawało, że sprawi. 19 fala. Mi się wydaje, że chyba ten poziom będzie o wiele lepszy niż ten poprzedni. Dobra, tu już mamy poulepszane wieżyczki. A, tu jeszcze mamy jedno miejsce na wieżę. To oczywiście też je zaraz wykorzystamy. Trzeba korzystać ze wszystkich miejsc. O, zamienił się. Tu możemy ulepszyć na górze. No i zaraz będzie lepsza. A idzie jakiś specjalny przeciwnik? Nie. W poprzedniej w ogóle rundzie był? No nie wiem. Ale to, kurczę, nie zwróciłem uwagi. Dość sprawnie sobie poradzili. Tu ulepszyć mogę. No i tu już mamy tyle samo rund, co na tamtej poprzedniej. Wycofajmy Brooksa, żeby jej nie zestrzelili. Ładnie. I to możemy na dole ulepszyć, a później ulepszymy... Myślę, baraki też trochę trzeba ogarnąć. Chociaż te wieże same sobie radzą. No dobra, i tyle samo, taki sam wynik już osiągnęliśmy. Pod względem oczywiście fal, bo pod względem punktów jeszcze jest trochę gorszy. No, pod względem fal już jest wynik lepszy. Teraz pod względem punktowym też będzie lepszy. Tu ulepszam baraki. Dobra. Oj, tu będzie dobrze, coś czuję. Myślę, że zanim ogarniemy to, to odcinek zakończymy tym poziomem, bo
Dobra, możemy te wieżyczki zacząć ulepszać. Myślę, że te szybkostrzelne tu postawimy. Ale w sumie te, co toporami rzucają... O, panie! Jak flegmą jakąś splunęła tutaj. O kurde, nie ma Brooksy, mogą być problemy. Fajnie było ze 100k zdobyć. To jest bardzo realne. Na tej mapie, dobra. Na dole przychodzą. O, tutaj jak się rozmnożyli. Na dole. No, tu trochę przycisnęli. Teraz poziom poszedł w górę. No, patrzcie, zespamili mnie. O kurde, no nie no. Myślałem, że do 100k dobiję. Nie miałem się jak obronić. Myślę, żebym dobił punktowo, jakbym się jeszcze chwilkę utrzymał, ale później mogli mnie skasować. No dobra, to w kolejnym odcinku pociśniemy jeszcze raz tamten poprzedni poziom. Może poprawimy trochę wynik, a później na weteranie próbujemy to grać. Także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!